Zaczynamy. Dzień dobry. Jesteśmy w domu mediacji. Jesteśmy w dobrym składzie. Dzisiaj marzycielsko-peacemakerowe spotkanie, ponieważ chcę uruchomić moich rozmówców do myślenia na temat zbudowania w Polsce takiej, zbudowania kraju, w którym są mechanizmy zgody i pojednania. Dla ludzi, którzy na przykład zadają takie pytania, coraz częściej pojawiają się na naszych forach, pytania o tym, że ja chciałbym się pojednać teraz, czy ktoś mi może w tym względzie pomóc? Na przykład pytanie o to, jakie pismo należy skierować do sądu w tej sprawie. My wtedy odpowiadamy, że żadne pismo, tylko na razie należy skontaktować się po prostu z mediatorem. I takich mediatorów mamy tutaj z nami, więc chcę przedstawić najpierw gości i pytanie, które będę miał, to właśnie o ten kraj. Zobaczymy, na ile wyobraźni mają nasi uczestnicy. Pierwsze pytanie do Was jest takie: ile nasz kraj, ile Polska, który ma 38 milionów mieszkańców i płaci 800 plus dla obywateli, jaką kwotę powinna przeznaczać na mediację? Szeroko pojmowaną. A oparłbym się na opisanych kwalifikacjach, które mamy, czyli czterech kwalifikacjach mediacyjnych, trzy podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, jedna dotycząca edukacji i konsultacji społecznych, koordynatorów polityki senioralnej, negocjatorów oraz negocjatorów kryzysowych. Tego dotyczy nasza rozmowa. Moi goście tutaj dojrzewają. To są pączki, które kupiła dzisiaj Mariola. Wspaniałe. Słodkości. A są z nami Mirek Gurbaczewski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Jest Ania Ficek, prezes zarządu Fundacji Unia Regionalnych Centrów Mediacji. Tam z tyłu schowana jest solenizantka listopadowa, czyli Mariola Urbaczewska, związana z Dniem Życzliwości Pozdrowień. Dalej mamy Teresę Antczak, Stowarzyszenie Mediatorów Polskich. Olsztyn, Kasia Rudewicz, specjalistka od finansów, więc mając w rękach magię wielkich liczb, będziesz mogła może jako pierwsza oszacować, ile pieniędzy państwo powinno przeznaczać na mediację, i Grażynka Lange, która jest superwizjonerką, ona będzie mogła spokojnie tutaj rzucać dużymi liczbami, bo wie, ile na myślnicach pieniędzy wydaje się dla obywateli. Czy zacząć może od... Jak powinno wyglądać takie państwo zgody i pokoju? Na taki przykład, my kochamy takie przykłady amerykańskie. Amerykanie tam negocjowali terytoria indiańskie, mieli wojnę secesyjną, mieli tutaj wojnę o niepodległość z Francuzami, z Brytyjczykami, konstruowali konstytucję. Kolejni prezydenci coraz mocniej przyjmowali rolę hegemonów światowych. No i tam zbudowano jakieś struktury na bazie tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Są przykłady, wcale nie takie duże grono super wybitnych mediatorów, którym nadaje się właśnie taki walor autorytetu i walor dobrych przykładów. Więc nie wiem, czy już w Polsce ukształtowała się taka grupa mediatorów, choć ci, którzy są w branży, się znają. Natomiast jak miałby wyglądać taki nasz kraj peacemakerów albo... Grażynka została mianowana jednaczką Kręgu Białej Podkładki na ostatnim spotkaniu w Bieszczadach, więc może od niej chciałbym zacząć. Zobaczmy, co może nam zrobić słowo jednacz. Jednacz. Takie słowo w języku polskim było niegdyś. I przez historię każdy z nas ma jakąś tam świadomość, wiedzę historyczną. Spróbujmy ulokować tych jednaczy. Gdybyśmy zobaczyli na taką polską kulturę, polskie uwarunkowania. Wandali, którzy byli na początku, Mieszko, który handlował ludźmi, prawda, i Polakami, Polakami, no, ludźmi z naszego terytorium handlowano do VI wieku, a już jeszcze z czasów Polski nadal sprzedawano Polaków gdzieś tam do dalekiej Azji, na Bliski Wschód, a tej historii mało wiadomo. No i była szlachta, oczywiście, byli chłopi, była szlachta, do dzisiaj to nam rzutuje na sposób komunikowania się, na co na przykład bardzo zwraca uwagę Zbyszek Czarnów, jak z nami rozmawia, zwracając uwagę na różne nasze frazy. Na przykład mamy taką skłonność, żeby bardzo radykalnie wygłaszać swoje poglądy, sądząc, że one są już autorytatywne. No więc pytanie, jak zbudować dobry kraj, w którym mamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, gdzie mamy Fundację Polską Akcję Humanitarną, która świadczy pomoc międzynarodową, gdzie mamy Caritas, gdzie mamy całą sieć organizacji pozarządowych, jest dwadzieścia kilka... Tyle było tych tysięcy tych organizacji na początku, teraz ich jest 45 podobno, ale nikt się w tym połapać specjalnie nie może. Jak ma wyglądać świat jednaczy? A potem po tej rundce, bo każdego z Was o ten kraj jednaczy chcę zapytać, będzie pytanie, ile uważacie, że premier powinien zabezpieczyć środków w budżecie państwa? Jaka alokacja środków na rozwój mediacji powinna być stworzona? Ja mam swój typ i też go ogłoszę, ale na końcu. Ciekawy jestem, jak daleko będziecie.
I w którą stronę? Czy od dołu, czy od góry do tej kwoty? Grażynko, państwo jednaczy, Polska. Jak chciałabyś, żeby to był kraj, który mógłby służyć dla tych, którzy szukają pomocy u mediatorów? Kraj, który by wyszukał pomocy u mediatorów, no, Polska. Jesteśmy krajem chrześcijańskim, 1966 rok ten kraj przyjmuje chrzest i teraz przez wiele, wiele wieków byliśmy wielonarodowi. Byli Polacy, byli Litwini, byli Żydzi, Niemcy i inne jeszcze nacje. Ukraińcy, chociaż mamy piękną książkę Stanisława Witczeńca na Wysokiej Połoninie. Wiemy, jakie narody zamieszkiwały nasze ziemie. I wszyscy oni w jakiś sposób no, musieli mieć jakieś wspólnoty. Wspólnotą było państwo, Rzeczpospolita też, Wojna Narodów, Unia taka, inna, wojny, Szwedzi, potem inne wojny, a szczególnie w XX wieku, okrutne. Później znowu nowa Polska, 2,5 miliona mieszkańców wschodnich ziem zostało przeniesionych na ziemię odzyskane, czyli na zachód, czyli Odrzania. Mamy Wiślanie, mamy Odrzanie, żeby się jednoczyć. O tym mówią wybory. Tak naprawdę jesteśmy na pół. Tak mamy różne poglądy i wybory mówią. I kto wybory dają władzę kolejnym jakimś ekipom. W tej chwili mamy koalicję. I teraz jaka ma być jedność? Jeżeli mamy w koalicji trzy różne partie, czy nawet więcej, i też między nimi też nie jest łatwo, no to wtedy jacyś arbitrzy. Chyba. Kto może być? No, jesteśmy, no po to chodzimy i się szkolimy. Chcemy być mediatorami, chcemy być negocjatorami. Wydaje mi się, że to właśnie ci ludzie powinni być tymi, którzy jednoczą. Ponieważ wiedzą, że mają wysłuchać, mają być obiektywni, mają pomóc stronom zwaśnionym, żeby się ugodziły. Tak mi się wydaje, że to powinni być mediatorzy i negocjatorzy. No dobrze, a coś szczególnego w takim razie należy zrobić, żeby, bo rozmowy, które wczoraj prowadziliśmy, to była rozmowa taka o czystych mediatorach, tych, którzy pracują w sądach. Sądy kierują do nich sprawy. A gdybyśmy patrzyli na to szerzej i zobaczyli tych mediatorów w bardzo otwartej przestrzeni publicznej, no bo w tą stronę idą nasze rekomendacje, żeby ustanowić pełnomocnika rządu do spraw dialogu i mediacji. To znaczy pojawią się znacznie szersze obszary konsultacji społecznych, dialogu pracowniczego między pracodawcami, czyli no. Więc czy coś byś jeszcze jakąś może instytucję stworzyła, albo jakiś pomysł, jakiś program, albo coś uważasz. Albo może zacznę od ciebie, ile uważasz pieniędzy na taki pomysł, na takie państwo, to premier powinien zabezpieczyć w budżecie? Musiałabym mieć jakieś No analizy. wiem, że zdaję sobie z tego sprawę, bo odpowiedź ministerstwa, ile środków zostaną przeznaczonych na mediację. Kwotę i ktoś to podchwyci, a to będzie jakaś śmieszna kwota. No ale To... będzie punkt odniesienia. No ale wiesz, jak to Ona jest. na pewno będzie śmieszna. Politycy, ktoś się uczepi i Tak. powie, o, przecież nie mam takich wymagań i w ogóle o co chodzi? Tutaj bym była ostrożna, a jeżeli już tą kwotę podać, no to taką naprawdę przemyślaną, patrząc na cały budżet. No bo mamy ministerstwa, tak, mamy całą strukturę rządową. I na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości. Ile pieniędzy kosztuje Ministerstwo Sprawiedliwości? Ile pieniędzy jakieś każde ministerstwo? Tutaj mamy największy udział mediatorów, negocjatorów, więc patrzmy na ten budżet i ten budżet postarajmy się tak podzielić, żeby tam znalazły się godziwe. To ja proponuję porównać między prokuratorów, sędziów, ławników, radców prawnych, adwokatów, notariuszy i mediatorów. No, Zgadzam się. wspaniale. Możemy ewentualnie proporcjonalnie do liczby mediatorów, wtedy będziemy mieli lepszą pozycję, bo nas jest więcej. I wtedy będzie jak liczenie ze składek, prawda? Tak. Na każdego mediatora ileś tam pieniędzy.
I wtedy oni będą zainteresowani, żeby mediatorów było jak najmniej, a my będziemy zainteresowani, żeby ich było jak najwięcej. To fajny taki bon mediacyjny w Polsce, jakby wprowadzić, nie? No. Ale jeszcze no, mamy przecież Ministerstwo Oświaty, gdzie też są mediatorzy. Jeszcze mamy Ministerstwo Płacy, Pracy i Spraw Socjalnych też. No, myślisz, ja nie wiem tutaj, ale to jest jeden w każdym ministerstwie dotyczy są środki na mediatorów. I to znaczy, powinny być. Jeżeli chcemy mieć mediacje szkolne, no to powinny być. No wiemy, że minister sprawiedliwości przeznaczył 50, prawie 5 tysięcy na wielką konferencję na temat mediacji szkolnej rówieśniczej. No ile takich konferencji przewidujesz rocznie? A to wiesz, to ja tu się mogę rozmarzyć, ja tu nie mam problemu, powiem o tym na końcu może. Raczej próbuję was uruchomić. Dobrze, macie pierwszy punkt odniesienia Grażynki. Dokładam do tego pomysł na bon mediacyjny, czyli że stosownie do kłopotów, które mają ludzie, można im wyznaczyć jakąś tam pulę, kwoty, którą mogą rocznie oczekiwać, że państwo zapłaci za ich mediację. Taki eksperyment w ogóle, żeby państwo finansowało mediację, nie jest ryzykowny, bo jeżeli nawet by uznać cały ten rynek, że jest 9 tysięcy spraw, które są podejmowane, to na 10 tysięcy spraw, jeżeli nawet każda by kosztowała, niechby powiedzmy 300 zł, prawda, to niech ktoś mi szybko policzy, ile to będzie. 10 tysięcy spraw razy 300. 3 miliony. To słuchajcie, żadna to kwota, jeśli chodzi o budżet państwa. Ksiądz Broński taką kwotą po prostu zrobił raport na temat potrzeby wprowadzenia mediacji w ramach Krajowego Rejestru Mediatorów. Także pierwszy punkt odniesienia ma. Na przykład, jakby państwo 3 miliony przeznaczyło na no, taki początkowy eksperyment. Niech się do nas zgłaszają mediatorzy, którzy. Jeśli podejmą mediację skutecznie, będą mieć zgodę stron na mediację, to my w ramach puli 3 milionów, na przykład w jakimś tam okresie czasu, będziemy kolejno pokrywali koszty. Byłaby tylko kwestia, jakie wymogi mają spełniać ci mediatorzy. No, wrócimy do tego pomysłu jeszcze. Kasiu, ile pieniędzy państwu? No, była taka akcja w ogóle w Opolu kiedyś, ale ona tak nie zatrybiła, dlatego że miała. No, może nie chcę się na niej opierać, ale no, pomysł, gdyby to mówię, przeznaczyć, powiedzmy, no 5 milionów, tak? Ministerstwo przeznacza 5 milionów i mówi tak, proszę, zgłaszajcie się mediatorzy. Jeśli wy będziecie mieli zawartą umowę o mediację w określonym kształcie i zawrzecie ugodę, to my wam za to zapłacimy. Albo zapłacimy połowę na przykład kosztów takiej mediacji, albo damy wam dodatkowo za każdą mediację, w której zawrzecie ugodę, my wam dołożymy na przykład po 200 zł. Mogłoby być takie rozwiązanie? No Albo. mogłoby być, skoro sędziom przecież wymiar sprawiedliwości zatrudnia setki ludzi i płaci im za tą pracę, którą wykonują, czyli sędziowie, inni pracownicy sądów, wszyscy oni no, są w sferze Jedno budżetowej. z tych 36 pytań, które przygotowujemy, dotyczy tego, ile kosztuje statystyczny proces sądowy w sprawie cywilnej, karnej, nieletniej, gospodarczej i tak dalej. I to by było ciekawe, że na przykład jeżeli jest proces, który się nie odbędzie, to w gruncie rzeczy to są środki oszczędzone. I gdyby na przykład w ramach takiej kwoty przeznaczonej na proces rodzinny, w sprawie rodzinnej. Nawet jeżeli proces się nie odbędzie, ale są do niego przygotowania. No wiesz, to jest Strasznie, wiesz, no, cała procedura przystąpienia. Ktoś składa pozew i ktoś potem się wycofuje, są jacyś biegli i wiesz, no przecież. Nie, no ja sobie zdaję z tego sprawę, bo jest jeszcze taka perspektywa, że wymiar sprawiedliwości nie jest zainteresowany oszczędzaniem, dlatego że ma niedobory kadr, nie ma skąd tych sędziów wziąć na przykład, są duże braki. Ponadto nie chodzi o to, żeby oszczędzać na radcach czy adwokatach. Oni raczej chcą, żeby państwo brało na siebie funkcję tej obsługi prawnej, no ale mają nieodpłatną pomoc prawną, na którą państwo przeznacza ogromne pieniądze, No prawda? tak, Wiecie, nieodpłatna. jaka jest skala nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce? Możemy zrobić mały test. Kasia, jak sądzisz, ile na nieodpłatną pomoc prawną przeznacza państwo? Rząd wielkości. 2 miliony. Według ciebie? Na nieodpłatną pomoc prawną ile przeznacza państwo? Tereniu, ile pieniędzy przeznacza państwo na nieodpłatną pomoc prawną? Jak sądzisz? Nie wiem, jakiego rzędu nie ma obiecać, ale na pewno bardzo dużo pieniędzy. No ja rozumiem, ale jest dla ciebie bardzo dużo. Ja bym przeznaczyła to złotówkę na każdego obywatela. Z budżetu. 38 milionów. Dokładnie. Dobra. Nie stanowi praktycznie nic, ale
te pieniądze, gdybyśmy mieli zabezpieczone, to wtedy wszystkie osoby zatrudnione w instytucjach miałyby po pierwsze możliwość rzeczywiście dołożenia cegiełki do tego, żebyśmy byli bardziej zjednoczeni, żebyśmy nie byli wilkami dla siebie, jeden dla drugiego, tylko żebyśmy umieli słuchać, zrozumieć, no i oczywiście szanować. Dla mnie to jest najistotniejsza rzecz. Jeżeli będzie ten szacunek, to ta złotówka, właściwie ktoś uśmiechnie się i powie, co to jest złotówka? No nic, ale w kraju takim tak dużym na pewno to byłby taki szok, że tak powiem, finansowy, chociaż specjalnie to powiedziałam, złotówka. I jestem przekonana, że z roku na rok tych pieniędzy trzeba by było przeznaczyć mniej. Byłyby one, jeżeli będą wydatkowane prawidłowo, to oczywiście będzie to przynosiło efekty zamierzone. Chciałabym dożyć takich czasów, żebym powiedziała, że rzeczywiście jesteśmy zjednoczeni, że jesteśmy tym krajem zgody, pokoju i właściwie no, jesteśmy ludźmi przeszczęśliwymi, nie tylko Duńczycy, prawda? Ale to też. 38 milionów na mediację. Myślisz, że budżet by spadał? Ja bym dołożył do tego taką cegiełkę. Ja uważam, że powinien właśnie wzrastać. Bo jeżeli by się okazało, że jest jakaś mała grupa mediatorów, którym się to udaje, to każda osoba, która by dołączała jako ta, która zawiera ugody, podnosiłaby wartość oszczędności, które ministerstwo będzie miało w związku z tym, że nie toczą się niepotrzebne sprawy W tej chwili i za to zostawałyby wolne środki. będą opłacać Czyli budżet na dyrektorom mediację szkoły. powinien rosnąć. I na przykład, jeżeli by okazywało się, że mediatorzy jest grupa, która na przykład ma ugody, to ja uważam, że nawet ich należy jeszcze bardziej honorować. Jak wykażą się ponad 10, 11 ugodą, powinni dostać na przykład zamiast 200 zł, 250 zł. Bo potrzeba byłaby właściwie wydatkowanie pieniędzy zależałoby od potrzeb. No dobrze, ale jak byś wydatkowała te pieniądze? Masz 38 milionów i. Sposoby, prawda? To tych spraw nie byłoby tak dużo w kraju, w sądach. One by Ale nie leżały, dlatego że ludzie nie musieliby iść do sądu, wystarczyłoby, jeżeli już bardzo ktoś chciałby, to znalazłby, dajmy na to, takiego mediatora, który pomógłby mu i wcale nie oczekiwaliby na przykład pogód sądowych. nie piszmy komiksów. No, chodźmy po Ale ziemi. od komiksu, No z tego prawda? powodu, że ktoś, że państwo przeznaczy 38 milionów na mediację, nie zmieni się rzeczywistość. Ona dalej jest taka, jaka jest. Gdyby mediatorzy ośmielili się, że zawierając ugodę, tą ugodę przedstawiają i za tą ugodę mają pieniądze, to wtedy mielibyśmy jeszcze dodatkową wiedzę na temat tego, jak ci mediatorzy te ugody konstruują. Więc jakby państwo, czy powiedzmy ktoś, kto byłby dysponentem tych środków, miałby możliwość uzyskania więcej informacji. Oczywiście będzie dyskusja, czy to nie narusza jakichś norm, prawda? Ale można je zabezpieczyć. No w każdym razie taki pomysł się zrodził. Mariolo, jak sądzisz, ile państwo powinno przeznaczyć i co w takim państwie jednaczy byś zmieniła? Jak wczoraj stwierdziliśmy, jesteś kluczową osobą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jeśli chodzi o prowadzenie mediacji, więc oto ta postać, jedna z 20 najbardziej wybitnych mediatorów w Polsce. No więc jak zbudować państwo jednaczy i ile pieniędzy państwo powinno na mediację przeznaczyć? Bo wymagałoby to zapewne długiego okresu czasu, żeby dojść do takiej sytuacji, że państwo jednak Słuchajcie, bo jest taka ciekawa sprawa. Zadzwoniła pani, która się zgłosiła na Facebooku i chciałaby mediacji. Dzień dobry, jak pani ma na imię? Pani Martyna. Pani Martyna chciałaby mediacji pojednawczej i to właśnie z panią Martyną żeśmy się wymienili takimi informacjami, bo pani zapytała, ile wniosków złożyć do sądu, prawda? No właśnie. A proszę powiedzieć, pani ma sprawę rozwodową? Rozwodową. I pani by chciała się pojednać, czyli chciałaby pani, żeby rozwodu nie było. Chciałabym, żeby rozwodu nie było, albo żeby on nie był z takim, bo my byliśmy umówieni z mężem na rozwód, ale za porozumieniem stron. Żeby tam po prostu tak się nie oskarżyć i tak dalej. Wyszło z tego co innego, mąż trochę pod presją rodziny, pod presją tego prawnika, oczernił mnie w tym pozwie. No i powiem szczerze, że no ja starałabym się o tę mediację, bo ja widzę, że tutaj Świetnie. wpływ innych Znaczy, wie osób pani, na ja nie nie chcę wchodzić wpłynął. głębiej w tą informację o pani sytuacji, bo no, to jest rzeczywiście sprawa wrażliwa. To są
Pani składa, ale chcę panią zapytać taką rzecz, bo ja to, co pani napisałem, to jest kwestia, żeby pani zdecydowała się na mediację i przede wszystkim skorzystała z samej instytucji mediacji. Dlatego moje pytanie do pani jest takie: pani chce się porozumieć, w związku z tym ważne, żeby pani o mediacjach wiedziała, na czym one polegają. Że są dobrowolne, że są poufne, nieformalne. Mediator jest osobą bezstronną i jeżeli państwo zawrzecie jakiś rodzaj porozumienia, no to oczywiście może mieć to bezpośredni wpływ na efekt tego procesu. Pani by się na mediację zgodziła? Ja tak. A co pani by jeszcze potrzebowała wiedzieć o mediacjach, żeby pani już była spokojna i wolałaby pani mieć mediatora czy mediatora sądowego? No właśnie chyba sądowego, tak mi Sądowego. się A wydaje. dlaczego chciałaby Chociaż nie pani wiem. mediatora sądowego? Może by to było tak związane z tą sprawą, nie? Ale Chodzi o mediator jakieś. też będzie związany z tą sprawą. Bo Aha, i bo tutaj jeden, i jest drugi może jesteście mieć efekt instytucją. taki sam. A jesteście instytucją, osobą, którą ja mogę wynająć, tak jakby, tak? O My to chodzi. jesteśmy Polską Izbą Mediatorów, która zrzesza mediatorów prowadzących sprawy w sądach i są dwa przepisy, które to regulują. W związku z tym ma pani tu pełne prawo wyboru. My dajemy tutaj gwarancję jakości, że jeżeli pani mediatora wybierze, to sprawa będzie prawidłowo przeprowadzona. I tutaj byłoby fajnie, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że tam chcielibyśmy się pogodzić, żeby też była jedna osoba w to zaangażowana, a nie cała rodzina, prawda, tam wszyscy Bardzo słusznie. znajomi i tak dalej, bo takie sytuacje mieliśmy, no z tego straszne rzeczy jakieś tam. I powiem szczerze, no rozważam coś takiego, żeby tutaj do takiej, no na przykład do was się zgłosić, nie? To dobrze, proszę pani, bo rozumiem, że to jest tak. Jeszcze raz, znaczy macie państwo sprawę rozwodową, dobrze pamiętam? Tak. Czyli a kto wniósł ten pozew rozwodowy? Mąż. Czyli on opłacił ten proces. Czy pani poniosła już jakieś koszty w związku z tym procesem? Nie. A liczy się pani z kosztem niezbędnym do pokrycia kosztów mediacji? No, z wszystkim, co jest związane z tą sprawą. A gdyby to się zbilansowało, na przykład koszty, które poniesiecie przez cały proces rozwodowy i na mediację, to pani by zgodziła się na taką zamianę, żeby nie płacić sądowi, tylko zapłacić mediatorowi i sprawę zamknąć? No, jeszcze kwestia do rozważania, Właśnie. A pani w ogóle szacowała, ile może panią kosztować taki proces? Ktoś pani mówił? Nie. absolutnie. Nie wie pani jeszcze. Dobra. Nie wiem. To zróbmy tak, ja do pani oddzwonię. Spróbujemy zrobić krok dalej, dobrze? Znajdę pani Dobra. mediatora i będziemy działali. Zadzwonię do pani za godzinkę, dobrze? Dobrego dnia. Kłaniam się. No więc widzicie, jakie jest podejście osób, które szukają mediatora. Pierwsza kluczowa sprawa jest to, jak dotrzeć do tych klientów. Otóż my, mając fora na tych mediach społecznościowych, te osoby zgłaszają się do nas same. I w związku z tym jest pytanie, jak dalej postępować? Dlatego, że przeprowadzenie mediacji kończy się zawarciem ugody. No i chodzi o to, żeby ta pani i każda inna była zadowolona z tego procesu na tyle, żeby rekomendowała go dalej. No bo w taki sposób się te mediacje powielają, prawda? I teraz mógłbym już was zapytać, kto z was by taką sprawę chciał wziąć. Pani, to sama powinna wybrać. Ale powiedz mi, jakie kryteria ma ta pani zastosować? Ona już wybrała. Ona wybrała instytucję, odbyła rozmowę. Nie, no, wpisała na Facebooku, zapytała, ile ma wniosków złożyć do sądu. Tak to pytanie brzmiało. Po tej informacji i tej krótkiej rozmowy możemy uznać, że pani nabiera zaufania i rekomendację, którą dostanie od nas, przyjmie. Więc jest pytanie, kto tą sprawę poprowadzi. Ale o tym porozmawiamy później. Jakby dedykuję to, pokazując rynek, prawda? Co by było, gdyby na przykład mediator, który weźmie taką sprawę, no naliczył sobie oczywiście odpowiednie opłaty i składając ugodę do, powiedzmy, takiej instytucji pośredniczącej, otrzymał za przeprowadzenie takiej mediacji bonus 200 czy 250 zł, prawda? Więc to jest taki jeden z elementów takiego programu wsparcia państwa jednaczy, prawda? Mediatorów. To jest w ogóle pomysł. Czy on dobry? No to właśnie o tym dyskutujemy. Mariolo, ile pieniędzy państwo powinno przeznaczyć i co ty byś zrobiła? Pomiędzy 40 a 50 tysięcy. Wszystkich pieniędzy? W jakiej skali? 40, 50 tysięcy w jakiej skali? Czyli państwo powinno miesięcznie przeznaczać 40, 50 tysięcy na mediację? I na co byś przeznaczyła te środki?
Gdzie widzisz potrzeby? Wiesz, bo to jest tak. Myśmy wczoraj, cały dzień naszej rozmowy wczoraj pokazał nam dwa obszary. Jeden ten stricte, gdy trzymamy się jednak pracy z tymi ludźmi i chcemy, żeby sądy kierowały sprawy i próbujemy przeznaczać środki na promocję mediacji, kształcenie mediatorów, wpisy i tak dalej. A druga część to jest ta, którą my kreujemy dodatkowo, czyli tej motywującej, doskonalącej dla mediatorów. Mirek mówi o superwizji, to przecież też trzeba by było jakieś środki na to znaleźć. Różnego typu spotkań, które podnoszą kwalifikacje, motywacje, integrują to środowisko, prawda? Więc. Na kształcenie mediatorów i na wynagrodzenie mediatorów za przeprowadzone kosztem zadania mediacyjne. I te środki, które są wynagrodzeniem za postępowanie mediacyjne, powinny być moim zdaniem, żeby nie różnicować mediatorów, z góry ustalone, tak jak teraz. Są tylko, że one są teraz ustalone w takiej granicy, że to jest kwoty bardzo niskie, ale żeby one były ustalone, żeby po prostu nie różnicować tych mediatorów, bo nie chciałabym na przykład, żeby taka sytuacja była, nie, ten lepszy, ten gorszy, tylko po prostu za konkretne mediacje taka i taka kwota, gdzie to jest uzgodnione i wiadomo, ile mediator może by taką sprawę otrzymać. Dobra, ale ustalmy, za jaką mediację, czyli jakie walory musi mieć mediacja, żeby za nią mediator mógł oczekiwać tej można powiedzieć, ryczałtowej zapłaty. Na jakim etapie ta mediacja daje już tytuł naliczenia tych kosztów? Bo nie wiemy, czy ta mediacja skończy się ugodą, czy nie skończy się Czyli ugodą. podjęta mediacja, tak? A zdajesz sobie sprawę, co by wtedy ludzie robili, gdyby za każdą podjętą mediację, w której zostanie zawarta umowa o mediację, miał płacone? No nie, no musi być jakieś postępowanie mediacyjne, czyli na pewno spotkanie z tymi stronami, no i rozmowy z tymi stronami, a jak ta mediacja się zakończy, to ona będzie miała finał, no to niestety nie jesteśmy w stanie. No tak, ale zadaję ci pytanie, bo w takim razie pomiędzy zgodą na mediację a zakończeniem mediacji, czyli zaznaczeniem w protokole, że mediacja się zakończyła, nie mamy już żadnego środka pośredniego. Musimy wysłuchać tej strony. To prawda, to jest twój imperatyw. Natomiast jeżeli byłby ogłoszony taki konkurs i ludzie mieliby płacone za podjęte mediacje, Nie, bo nie mamy podjęte mediacje. Co masz na myśli, mówiąc podjęte? takiej, w której zostaje zawarta umowa o mediację ze stronami. Umowa i co? I No koniec. dobrze, ale trudno ci sobie wyobrazić, że ludzie zawrą umowę o mediację, czyli na przykład pani czy pan mediator znajdzie dwóch znajomych i poprosi, słuchajcie, zawrzyjcie ze mną umowę, ja wam za 3 dni napiszę protokół z mediacji i będę miał za to zapłacone. Muszą być przeprowadzone rozmowy, nie może być Ale ja chcę to tajemnicze. sprawdzić, jak mediacje są poufne. Muszą być etykami A właśnie. No i tu mamy ten konflikt etyk, prawda? Mamy etykę państwową, że to nie ogranicza mediatora w jego. Na podstawie protokołu można to ustalić. W protokole i to jest rozporządzenie, które mediator powinien wykazać czas, miejsce przeprowadzenia spotkania mediacyjnego oraz ile tych spotkań zostało, w jakich też godzinach powinien to określić w protokole po mediacji. No ale jaka to jest dla mnie trudność, żeby zadzwonić teraz do pana, powiedzieć mu, proszę pana, jeśli pan się zgodzi na mediację, to ja dostanę 500 zł, odpalę panu połowę, To jest tak to. ale mediacje są poufne. No No bo ty się nie teraz. wiesz, nie dowiesz tego. Ale określę koszt ich póki co rozporządzeniem. Mediacje sądowe. Natomiast umowne mogą być określane po umówieniu się ze stronami na pewną kwotę. Oczywiście uwzględnieniu naszego środowiska, naszych ekonomicznych możliwości, naszych obywateli. No dobra, to wróćmy jednak do tamtego wątku, bo ten jest trudny. Mediator jest osobą, która tak, bo w związku z tym nie pokusiłabym się na coś takiego, żeby zburzyć to i nie czułabym się komfortowo. Dobrze, to ja ci zapytam. Po prostu naciągając klienta na jakieś umowne sytuacje, że kwoty i tak dalej. Przyjmijmy, że w Bydgoszczy jest 100 mediatorów wpisanych na listy w sądzie okręgowym, czyli bardzo różne osoby. Ilu z nich postępuje etycznie? Tego nie wiemy.
Widzisz? Każdy mechanizm dla Polaka, który pozwala ominąć jakieś przeszkody, skłania go ku działaniom nieetycznym. No bo jeżeli cel uświęca środki, ja mogę przeżyć tylko dlatego, że będę mógł otrzymywać środki za mediację, to cokolwiek by nie było, to ja to udokumentuję. O tym nie mówiliśmy, ale na przykład my dlatego domagamy się weryfikacji centrów arbitrażu mediacji, ponieważ tam taką fikcję uprawiano właśnie. Czyli nie było żadnego problemu, żeby wymyślić, który sąd wymyśli sobie jakąś sygnaturę, dlatego że nikt tego i tak nie sprawdzi. Nie ma takiej możliwości, żeby to sprawdzić. W związku z tym no, mogę podać szereg przykładów. Mało tego, nikt tego sprawdzić nie chce, bo wszyscy wiedzą, że to jest fikcja. No więc znowu powiem, zostawmy komiks. Nie budujmy iluzji, prawda? Tylko spróbujmy oprzeć się na sytuacji, która jest. Ale dobra, zdaję sobie sprawę, że wątek jest bardzo trudny. Mirku, jak ułożyć takie państwo jednacze? Co ty byś zrobił, zostając takim pełnomocnikiem premiera, na przykład do spraw dialogu społecznego, i gdybyś został poproszony o to, żeby pokierować zobowiązaniem numer 5 obecnego rządu, czyli pojednania Polaków? Podjąłbyś się takiego zadania? Czyli stworzenia takich instrumentów na poziomie władzy, która pozwoliłaby rozwiązać konflikty społeczne, albo przynajmniej na tyle je ustawić, żeby była wystarczająca infrastruktura do ich podejmowania. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest brak tych instrumentów. No, czyli no, jeżeli będziemy obserwowali sytuację taką, jaka jest, to jak widzisz, jest dużo negatywnych zjawisk Właśnie. i nie widać mechanizmu naprawczego. Tak. Dlatego jest dużo negatywnych zjawisk, bo te instrumenta istnieją. I nie A. są one tak, właściwie doprecyzowane i są, jak to zwykle bywa, rozumiane w różnych kontekstach. Komentarz do tego działania jest różny. Różnie to interpretują mediatorzy, inaczej trochę interpretują niektórzy adwokaci, prawnicy, radcy prawni. Różnie to jest postrzegane w tych środowiskach. Stąd biorą się te pewne nieścisłości. Dzisiaj mediacja jest czymś niedocenionym. No dobrze, to ciekawy wątek, bo rzeczywiście myśmy takiego wątku nie poruszyli do tej pory. Deregulacja. Od czego byś zaczął? Co byś najpierw usunął? Mediacja powinna być formą dobrowolną, tak jak to rozumiemy. Dobrowolność to dobrowolność. W każdym momencie tej mediacji strony mogą z niej zrezygnować bez skutku prawnego czy finansowego. Podjęcie się samej mediacji, już wcześniej o tym wielokrotnie mówiłem, kiedy strony wyrażają zgodę na mediację, czego byliśmy przed chwilą świadkiem, że jedna ze stron nie wyraża taką chęć, wolę porozumienia mediacyjnego, powinny nam być sztuką konwersacji, sztuką doprecyzowania ugody, żeby ona była zgodna z prawem, a tą zgodność bardzo czytelnie precyzuje również rozporządzenie, które opisuje, co w tej ugodzie i jaka ta ugoda powinna być, jakie trzy podstawowe cechy powinna zawierać, nawet cztery powinna zawierać. Tak? I w oparciu o to rozporządzenie mamy już wiedzę, jak tę ugodę wypracować. Dobrze. Zgłaszając się na mediację, powinny mieć świadomość woli porozumienia. Czyli one już chcą ugody. To jest dziwne zjawisko. Kiedy strony spotykają się, wyrażając wolę porozumienia na mediacji i mediacja nie kończy się ugodą. Więc gdzie się zmieniła ta wola porozumienia? Co takiego na arenie konfliktu zadziało się, że strony jedna po jednym, dwóch, trzech spotkaniach mediacyjnych nie zgadzają się, nie chcą doprecyzować swoich oczekiwań. No ale gdybym postawił tezę, że to jest skutek niekompetencji mediatorów, to co wtedy? Tak, zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziałem. I o czym wcześniej powiedziałem, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Stały nie zabiega o ilość członków, zabiega natomiast o takich ludzi, dla których da rękojmię, czyli że ten mediator potrafi prowadzić mediację i stowarzyszenie za niego gwarantuje, że on zachowa się uczciwie, można mu zaufać, poprawnie, tak jak to powinno być według standardów mediacji. Okej, to spróbujmy deregulować dalej, dlatego że zasada dobrowolności jest w ustawie i wydaje mi się, że ona tak czy owak jest niezagrożona, dlatego że nie można jej zmienić. I pani profesor Mucha z Poznania
czy cała grupa trzech noży z Warszawy, no nie jest w stanie tego zmienić. Mediacje są dobrowolne, nie da się tego zmienić. Ale są jeszcze trzy inne zasady, dwie też opisane w przepisach KPC. Czy uważasz na przykład, że w kwestii poufności można by coś zrobić, żeby strony były bardziej zmotywowane i chciały korzystać z mediacji? Czy ich poczucie bezpieczeństwa związane z tym, że świat nie będzie się dowiadywał o tym, co tam się działo, czy to się da wzmocnić jakoś? Dla mnie to nie musi być wzmacniane. Ja Okej. Zupełnie doskonale rozumiem, Super. co oznacza słowo poufność, co też mówię na pierwszym spotkaniu mediacyjnym. Staram się to Super. słowo zdefiniować. Okej. To mamy jeszcze trzecią zasadę i tu widzę chyba ciekawy potencjał. Bezstronność mediatora. Mhm. Już widzę, że się zgłaszasz za chwilę cię do tego. To Bezstronność mediatora. Czy tu się da coś zrobić? Więc z tym może być różnie, tą bezstronność. Bezstronność wobec sprawy, bezstronność wobec osób, emocje, które bardzo często towarzyszą na różnych mediacjach, tu patrz najczęściej w mediacjach rodzinnych, właśnie rozwodowych, z podziałem majątku, tych emocji jest bardzo dużo, na pewno mniej niż jest w mediacjach gospodarczych. Są to zupełnie inne mediacje, czy prawa, czy oświatowe. Dobrze, ale czy to oznacza, że w sprawach gospodarczych jest mniejszy problem z bezstronnością? Czy to oznacza, że nie można tego chyba tak określić. Bezstronność ma swoje miejsce w każdym wywiadzie. A ciekawa sprawa, bo w takim razie możemy zapytać ministerstwo, ile zostało złożonych skarg na mediatorów, a potem sprawdzić, w ilu z tych skargach podnoszony jest zarzut pod adresem mediatora, że nie jest bezstronny. Możemy przyjąć nawet założenie, że w 100% tak może być, bo nie znajdujemy innej przyczyny. No. I to jest przykre, o czym powiedziałeś, że my, osoby prowadzące stowarzyszenia, za które ponosimy pełną odpowiedzialność, czujemy się odpowiedzialni, powinniśmy o to spytać. Przecież w dzisiejszych czasach dobrobytu cyfrowego te informacje powinny być zamieszczone na stronie ministerstwa, nie imiennie, ale ilościowo. Ile 100 w miesiącu lipców wpłynęło 50 skarg na mediatorów. Okej, jeżeli ktoś chce się dopytać zgodnie z dostępem do danych, prawda, czy informacji jawnej, bardzo proszę, niech dopyta, ale byśmy wiedzieli, że coś takiego w ogóle istnieje, ma miejsce i że te skargi w ogóle wpływają. Jasne. Tylko osoby bardzo głęboko zainteresowane mediacją, organizacyjnie oczywiście, wiedzą, że coś takiego istnieje, o czym mediatorzy nawet nie są informowani. Skarga wpływa do sądu i ten mediator nie wie, czy wpłynęła, czy nie. Ba, ugoda zostaje zatwierdzona lub nie i ten mediator nie wie, czy ta ugoda została zatwierdzona, a może w jakiej części nie została zatwierdzona. Nie ma tej wiedzy. Bardzo rzadko sędziowie informują mediatora, informują, ale robią to rzadko, że ugoda została w całości zatwierdzona. Ale uważasz, że to jest problem? Tak. Ale czym skutkuje ten problem? Tak, właśnie, samo doskonalenie. Jeżeli mediator będzie wiedział, w której części ugody popełnił błąd, tego błędu nie będzie ponawiał. Jeżeli będzie wiedział, że w całości jego ugoda została zatwierdzona, będzie miał motywację. Dobra, okej, okay, wiemy wszystko. Możemy iść dalej, bo to znaczy ja bym postawił tu taką tezę, że mediator się dowie. Jak ugoda będzie niewłaściwie zrobiona, to się dowie. Okay. Bo będzie miał od razu pretensje od pełnomocnika albo od którejś ze stron. A jak się nie dowie, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Ale okay. jest druga warstwa, ten pomysł, który powstał wskutek naszej rozmowy, gdyby promować mediatora, dajesz nam ugodę, a my ci płacimy 200 zł. To może być bardzo ciekawe, bo wtedy mielibyśmy drugi mechanizm jakby sprawdzenia i weryfikowania pod kątem raczej superwizyjnym, prawda? W jaką stronę powinno być kształcenie mediatorów pod kątem konstruowania? Dobra. Aniu, chciałem Ciebie teraz zapytać, jak z pieniędzmi na mediację i jak ze strategią? Co Ty byś zrobiła? Ja żadnych konkretów nie podam. Po pierwsze, nie potrafię jeszcze przeliczyć, wczoraj rozmawialiśmy o tym, że warto by było taki budżet skonstruować na podstawie potrzeb, więc nie odpowiem na pytanie. Nie pamiętam też, ile środków przeznacza ministerstwo na nieodpłatną pomoc prawną, więc również porównawczo nie mogłabym się do tego odnieść. A pierwsze pytanie dotyczyło... O jednaczy, o państwo jednaczy. Znaczy dla mnie takie państwo, które zmierza do tego, żeby jednoczyć, to takie państwo, które daje zgodę
sobie na to, żeby oddawać sprawy, w których obywatele są aktywni i chcą brać różne inicjatywy, różne przedsięwzięcia, różną aktywność na rzecz w tym wypadku, na przykład rozwoju mediacji, w miejsce blokowania, centralizowania, wyłączania, no i tak dalej. Tyle. No. Dobra, dziękuję. Bardzo fajne głosy. Czy ktoś z Was chce coś dodać do tego? Bo idziemy ku konkluzjom. No, Znaczy, słuchajcie, no. może kiedyś tak ono znaczyło, natomiast teraz, gdybyście chcieli zdefiniować to słowo, ono zupełnie co innego oznacza. Więc tylko taka drobna uwaga. Może kiedyś jednak to była osoba, która jednoczyła ludzi. Dzisiaj jest to zupełnie ktoś inny. Ale kto jej nie teraz to tym? Kto to jest? Kto to taki jest? No właśnie, kto to jest teraz? Może bym przytoczył Wam definicję taką internetową, tak? Tak, Słowo tak. jednacz oznacza sprawę nieopłacalną, niewartą starań. Czasem Prawda. używany jest w kontekście gry, która nie jest warta nawet świeczki. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, śmiało brać zapytaj, więc tylko uczulam na to, żeby rozróżniać, że mówimy o zamierzchłych czasach. Inaczej zdefiniowano Tak, jednak. nie tak. Dla Okej. młodzieży dzisiejszej oznacza to słowo zupełnie coś. Okay. A nie, no to trzeba się dostosować. Trzeba się Ale dostosować dostosować do czego? do dzisiejszych czasów, do Definicji. młodzieży. A Bo przecież to poprzednio jest tutaj przyszłość. też absolutnie powie Ci to samo, co ja powiedziałem. Dokładnie tak. Zaraz, ale co chcesz zapytać sztuczną inteligencję? O co chcesz zapytać sztuczną inteligencję? Tego słowa, czy Tak. też dwóch słów, Dokładnie. Państwo jednak. Ale jakie to ma znaczenie? To nie w tym jest rzecz. Chodzi o koncepcję. Co, jakie A no wyciągamy właśnie, wnioski dokładnie. z tej Dlatego o definicji, tym mówię. tak? No. Naszą koncepcją i zamysłem jest jednoczenie. No. No właśnie. No to dobrze, idźmy w kierunku konkluzji, bo ja mam pewne rekomendacje, które spróbuję dać. Słuchajcie, my dlatego nie mamy pomysłu, bo mamy za mało wiedzy. Nie wiemy, ile kosztuje proces. Nie wiemy, ile kosztuje właśnie przeprowadzenie przez sąd takiego pełnoskalowego procesu. Nie wiemy, jakie wynagrodzenia mają poszczególni ludzie w wymiarze sprawiedliwości. Chcę zwrócić uwagę, że wszystkie zawody oprócz notariuszy i komorników korzystają z pieniędzy wymiaru sprawiedliwości. Komornicy mają, jakby wykonują orzeczenia, więc oni mają jakby na tacy gotowe wynagrodzenia. Po pierwsze, co robią, to biorą sobie pieniądze z tych orzeczonych środków. Natomiast notariusze w związku z tą szczególną formą i tak pieniądze będą mieli, prawda? Bo ludzie zawsze do notariuszy chodzić będą. Jesteśmy jedyną grupą, w której doprowadziliśmy do kompletnego upadku. On polega na tym, że sąd zleca, mediator musi wykonywać jakieś rzeczy, ale sąd mu za to nie zapłaci. Na przykład musi chodzić na te idiotyczne dyżury do sądu. W związku z tym czas zobaczyć na tych ludzi, bo jak mówię, w programie politycznym jest taka wskazówka, jednamy Polaków. Pytanie, jakby to zrobić? Słuchajcie, 8 kwalifikacji zrobiliśmy, więc jeszcze to pytanie chcę zadać. Przypomnę te kwalifikacje i chcę zapytać, którą z nich wybralibyście jako priorytetową? Którą z tych 8, które wymienię? Trzy dotyczą mediacji. Mediator, trener, superwizor. Czwarta dotyczy mediacji w szkole. General. Trenera, tak. No ale generalnie przyjmijmy to łącznie. Czyli mamy mediator, trener, superwizor i mediator w oświacie. I mamy jeszcze parę negocjatorów, czyli negocjator, ktoś, kto pomaga stronom się dogadywać. Wyobrażam sobie, że mogłaby to być osoba pomagająca, na przykład jako doradca w kontakcie z urzędem skarbowym, z jakimś, powiedzmy, z ZUS-em, z jakimiś wyspecjalizowanymi agendami, po to, żeby człowiek mógł uzyskać należne mu świadczenia. Na przykład, gdy przychodzi mu złożyć wniosek o na przykład jakieś ulgi czy jakieś świadczenie, prawda, no to taki negocjator mógł być przydatny. I mamy też wreszcie negocjatorów kryzysowych. Oni są przypisani głównie do służb mundurowych, siłowych, ale opisaliśmy negocjatorów cywilnych, czyli mamy 6. Przypominam, mediator, trener, superwizor, mediator w oświacie, a teraz wśród tych cywilnych negocjator, negocjator kryzysowy i jeszcze mamy moderator konsultacji społecznych, czyli ktoś, kto wchodzi w zbiorowości, prawda? Czyli jest takim człowiekiem, który no, godzi ze sobą jakąś tam grupę społeczną. Prawda? I ostatnią grupą są seniorzy, koordynatorzy polityki senioralnej. Która z tych kwalifikacji uważacie zasługuje na największą inwestycję? W którą z nich państwo z tej kwoty 200 milionów
które powinno przeznaczyć na mediację w okresie 3 lat, bo taką kwotę będziemy walczyć. 50 milionów na pierwszy rok, 75 na drugi, 75 na trzeci. Po to, żeby można było zawrzeć już za pierwszym zamachem kontrakty długoterminowe. Wiecie, jak patrzę na rozkład tych pieniędzy, to trzeba by było oczywiście tu wprowadzić jeszcze pewne ograniczenia, dlatego że środowisko radców prawnych ma pełny dostęp do wszystkich pieniędzy. Dostęp do środków w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, w ramach reprezentacji stron, gdzie mają zasądzone środki. I w związku z tym stawanie ich w szranki tutaj jest niewłaściwe. Oni według mnie powinni być w ogóle wyłączeni z możliwości korzystania z tych środków, bo mają inne w ramach nieodpłatnej pomocy. Stąd ta symetria, nawet to nie jest symetria, bo oni mają w skali roku, a my chcemy 200 milionów w skali 3 lat. W związku z tym i tak skala jest niewspółmierna. I teraz pytanie jest, na które z tych kwalifikacji, na rozwój której z tych kwalifikacji przeznaczylibyście najwięcej środków? Mediator, trener mediacji, superwizor, mediator w oświacie, negocjator, negocjator kryzysowy, koordynator polityki senioralnej, moderator konsultacji społecznej. Tak, proszę bardzo. Ja się przed chwilą sama do siebie uśmiechnęłam, dlatego że paradoksalnie, chociaż najwięcej się wypowiadam na temat mediacji, chyba wobec tego, o czym cały czas mówimy i wokół czego krążymy i w czym opatruje największą bolączkę w ogóle nas, Polaków powiedzmy, chyba bym się koncentrowała wokół jednak konsultacji społecznych, dlatego że tak strasznie widać braki i ułomności, jak chodzi o dialog, o prowadzenie dialogu, a drugą zaraz za nią bym wskazała negocjacje oparte na wartościach, czy odwołujące się do wartości. Ale to wcale nie znaczy, chcę powiedzieć, że pozostałe uważam za mniej ważne. Znaczy, te mi się wysuwają na pierwszy plan, ale jestem za tym, żeby wszystkie z niej 8, nie wyłączając oczywiście kwestii senioralnych, bo przecież wszystkie te kwalifikacje, które podjęliśmy, których opisu podjęliśmy się uznając za ważne, traktuję tak samo poważnie i tak samo priorytetowo, więc nie dzieliłabym jako środków jakichś proporcji bym nie zmieniała, jak chodzi o ich istotność. Dobra, super. Mirku, którą z tych kwalifikacji uznałbyś za najważniejszą? Jak już wcześniej powiedziałeś na dzisiejszym spotkaniu, wczorajszym, kiedy zostałem zauważony w tej sprawie, myślę, że mediatorzy potrzebują sporo treningu i spotkań, więc superwizja była dla mnie takim pierwszym priorytetowym, natomiast drugim sam mediator. Okej, okay, dobra. Mariolo. Priorytetowym byłoby mediator, negocjator i superwizję w tej kolejności. Jednak no, nie ukrywam, że wszystkie są cenne. Środki powinny być jakoś tak równomiernie rozłożone. Okej. Okay. Tereniu? Nie wiem, jaka kwota jest przeznaczona do tej pory, na przykład była przeznaczona na konsultacje społeczne, bo na pewno była duża kwota. Ale były, jeżeli były. Tak, mniej więcej około zera. Na konsultacje społeczne? A kto miałby na to dawać pieniądze? Ale. A, to nie wiem, jak było w poprzednich latach, ale jeżeli te konsultacje społeczne, które funkcjonują na naszym rynku, są prowadzone w ten sposób, w jaki są prowadzone, to lepiej, żeby one w ogóle nie były prowadzone. To jest takie moje zdanie, ale jeżeli teraz usłyszałam, że 0 zł, no to już właściwie sam za siebie mówi. Natomiast wydaje mi się, i nawiązuję też do poprzedniej mojej wypowiedzi, ja bym stawiała na mediacje szkolne, bo jeżeli mamy od czegoś zacząć, to trzeba by było zacząć od młodego pokolenia, aczkolwiek z drugiej strony mam na czubku głowy, że znów szkolne, czyli ile nasze dzieci muszą udźwignąć, ale jesteśmy na etapie też wprowadzania albo wspierania w podstawie programowej, warto by było nie rozdrabniać się, tylko rzeczywiście zająć się młodzieżą. Jeżeli mówimy tutaj o kraju jednaczym, to zacznijmy od tych młodych i uczmy się od młodych,
bo to będzie pączkowało. Jeżeli my przygotujemy tą młodzież, chociażby w tej chwili, obserwując, jak dzieci, które są niestarzone, tak jak dorośli, potrafią sobie sami między sobą rozwiązać konflikt, to my niejednokrotnie powinniśmy jako dorośli uczyć się podjąć. Dlatego stawiam na mediację szkolną. Okej, okay. Dobra, przyjąłem. Kasiu? Ja myślę, że największe środki przeznaczyłbym na mediację i na superwizję. Mediację i superwizję. Dobrze. Grażynko, ja już wiem, jaki jest ten wybór. Mam nadzieję przynajmniej, że wiem. Ja mediator i trener mediacji. Mediator i trener mediacji. Dobrze. Więc wyszła nam następująca tutaj proporcja i możemy się zbliżać powoli do takiego podsumowania tej ogromnie ciekawej dyskusji. Mianowicie wygląda z tego, że superwizor jednak ma 8 głosów, ale mediator ma więcej, bo ma 9. 4 mają negocjatorzy. No ja bym podbił Grażynce seniorów, nie wiem dlaczego ona tego nie wykorzystała, ale z racji prowadzącego dołożyłbym jeszcze 2 punkty. Czemu nie? Kto mi zabroni? Ale nie mamy tego w regulaminie, że na 2 głosy. No ale, ale ona powiedziała, ona mi dołożyła 2, więc 5 dla seniorów. Jeden możliwy do zmiany. Ale i tak nie zdetronizuje superwizorów, nie zdetronizuje mediatorów. Przy czym oczywiście mam lekkie przerażenie, bo mam na uwadze takie nagrania z takiego wybitnego warszawskiego człowieka, który się mieni superwizorem, który robi głębokie terapie ludziom, po prostu rozwala ich i opowiada, że on się tutaj boi wszystkiego, biedacza. Właśnie potrzeba, którą dostrzegliśmy, opisania wymiernych kompetencji, które w dodatku da się zweryfikować poprzez walidację. A, no widzisz. Potrzeba to jedno, a narzędzia, żeby to mogło zaistnieć, no drugie. O tym rozmawiamy. No dobra, no to słuchajcie, to teraz tak, czyli wprowadzamy teraz jakieś uzupełnienia do tego opisu. Standardem jest mediator, czyli on tu spotkał się z największą, jest najbardziej popularny, najbardziej potrzebny. Kasia, bardzo dobrze, że pan wychodzi do świata, jesteś tak fotogeniczna i tak fajne, fajne zdjęcia. Idźmy dalej. O podsumowanie. Czyli mediatorów mamy jako dominującą grupę, trzeba ich kształcić, no ale trzeba będzie w takim razie przeanalizować najpierw, jak wyglądało kształcenie do tej pory, czyli zapytać, kto kształcił, kto walidował i sprawdzić, jaki jest tego efekt. To nam wyjdzie szybko, za pół roku będziemy wiedzieli to, o czym mówiłem, jakie statystyki mają mediatorzy w ramach Krajowego Rejestru Mediatorów. Szybko się tego dowiemy. I życzę ci, Mirku, żebyś miał rację, ale obawiam się, że jej nie będziesz, że to twoje stuprocentowe przekonanie zmierzone z ludźmi, którzy byli szkoleni przez wybitnych przedstawicieli tych 4 organizacji zrzeszonych ze Zbigniewem Ziobrą, raczej się nie wybroni. Ale dobra, więc w tej sytuacji wydaje mi się, że projektowanie wsparcia dla kształcenia mediatorów musimy z tym poczekać i zacząć w 2025 roku. Można zacząć od superwizji. Dlatego, że teraz. 2025 roku i oni jeszcze wykształcą. Nie, nie. Setki. Ale oczywiście kształcą ci, którzy biorą od ludzi pieniądze. W związku z tym przeznaczanie przez państwo pieniędzy pogorszy tylko sytuację, bo oni będą pierwszymi beneficjentami tych pieniędzy. Więc będzie jeszcze gorzej. No właśnie, więc trzeba poczekać i zmonitorować efekty dotychczasowej działalności szkoleniowej, na którą Unia została nieźle naciągnięta, prawda? Przypomnę, 12 tysięcy zainwestowano z pieniędzy Unii Europejskiej dla 12 tysięcy na jedną osobę, żeby ją wykształcić, żeby ona znalazła się w tym mechanizmie Krajowego Rejestru Mediatorów. No drodzy Państwo, gdyby z tych 12 tysięcy zebrać 5 osób, to spełnilibyśmy, a miesięczny budżet 50 tysięcy, tak? Uważam, że państwo powinno poznaczać. Czyli 5 mediatorów, 60 mediatorów, a zostało ich wyszkolonych tam 30, no 500 osób było wyszkolonych. Czyli gdyby powiedzmy 8% z nich odpadło, to już mamy zaoszczędzone pieniądze na cały budżet, którego ty oczekujesz na mediację.
Więc tu się to da zrobić, ale mimo wszystko uważam za ryzykowne w tej chwili przeznaczenie pieniędzy na kształcenie, bo trzeba najpierw zobaczyć, zmonitorować jakiś efekt dotychczasowych działań. Inwestowanie w ten sam system Nie. jest błędem. Natomiast ciekawa jest kwestia superwizyjna. Mirku, może to jest czynnik motywujący organizację. Gdyby na przykład wprowadzić taki wymóg, że organizacje, które zrzeszają jakąś tam grupę mediatorów, mogą otrzymać dofinansowanie na zatrudnienie superwizora. I ten superwizor miałby spełniać określone wymogi, to jest ciekawe rozwiązanie, prawda? Bo wtedy no wiemy, że tych organizacji, które tak funkcjonują, no ile może być? 20? To i tak byłby cud, prawda? Jest ich kilka de facto. No ale jak to Polacy by ponaciągali, że akurat ich mają? Kolejny priorytet to są te negocjacje, o których mówicie, konsultacje społeczne, ale ja już na koniec chcę Grażynkę zapytać, dlaczego ty, Grażynko, zapomniałaś o seniorach? Jak pamiętasz spotkanie z panem dyrektorem Gajewskim w Ministerstwie Sprawiedliwości, szło w takim kierunku, że pan dyrektor Gajewski myśli w tej chwili chyba głównie o wsparciu dla seniorów. Bo już, Wiesz słuchajcie, co, wyrzucili jak się. pieniądze w dzieci, wyrzucili w wymiar sprawiedliwości, już nie wiedzą, w co wyrzucać, więc myślą teraz o seniorach. Ale Na wiesz co? co, jak się tak wyróżnia seniorzy, to od razu się ich, wiesz, ustawia w jakiejś tam na końcu kolejki. Zresztą wymieniłeś ich na końcu tych wszystkich specjalizacji, tych kwalifikacji. Senior to jest normalny człowiek, no normalny. I wcale nie musi mieć jakichś specjalnych, wiesz, zasad. No nie wiem, czy Czyli nie ma pan potrzeby inwestowania w seniora? jest, Jest tylko potraktowanie traktowania ich. nie, 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 Nie. nie inwestowania w seniora, tylko po prostu mediację. No. Ja myślę, że to wcale nie jest głupie, jeżeli mówimy tutaj o seniorach, dlatego że wśród seniorów, moi drodzy, za chwilę będziemy my. My, którzy jesteśmy przygotowani do prowadzenia na rynku, którzy znamy zasady, którzy starają w przepisach prawa i wyryzykują te elementy, które są sprzeczne albo które nie powinny się znajdować, czyli gdybyśmy jeszcze dostali w tym momencie na przykład albo inni seniorzy pieniądze, to oni by zrobili jakby. Mielibyśmy tutaj na przykład mediacje szkolne, tak? Czyli przygotowani mediatorzy, nawet seniorów, którzy by pracowali z młodzieżą i byłaby wtedy współpraca wielopokoleniowa, czyli ten kraj jednoczy byłby, bo ogólnie się mówi, że chcielibyśmy, zrobilibyśmy, ale w jaki sposób? Ja tutaj mam konkretną propozycję i są to ludzie, którzy byliby potrzebni, ci seniorzy właśnie, którzy byli zauważeni, docenieni, przedłużyłoby się też ich życie, podobnie jak jest na Zachodzie. Tam czerpią korzyści młodzi ludzie, współpracując z seniorami, doceniając ich. U nas się mówi, że niby seniorzy są potrzebni, ale tak najlepiej, żeby ich nie było. I może warto by było w tym kierunku też pójść i coś zrobić, albo pomyśleć, żeby nie było to takiego przepływu. Że albo w jedną, albo w drugą stronę. Ja bym tutaj połączyła wszystkie pokolenia razem, bo Dobra, okej, okay, ale to teraz powiedz konkretnie, na co przeznaczyć pieniądze i ile? powiedziałam, Na seniorów. pozwólcie na każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest dopiero urodzony, czy jest wcześniej urodzony. Bo No trzeba by to. było zbadać, czyli diagnozę przeprowadzić potrzeb i diagnozę możliwości, tak? I wtedy połączyć to z drugim. Bo tak po prostu sobie strzelić na przykład, nie wiem, 200 milionów albo nie wiadomo co, dla mnie to nie ma sensu, nie ma żadnych ram. A koszty się muszą być ramy. Jedno z drugiego wychodzi. Mało tego, jeżeli będą pieniądze przeznaczone, przeprowadziłabym ewaluację, tak? I wtedy wiedziałabym, w jaki sposób ten kosztorys zmodyfikować na przykład na następny rok, czy na następny okres, czy do konkretnej organizacji, bo mimo wszystko stawiam na organizacje, nie centralizacje, tylko organizacje małe, które pracują, które już są zjednoczone i członkowie w tych organizacjach są zjednoczeni, oni potrafią ze sobą współpracować, potrafią przysiąść i zorganizować, na przykład przygotować kosztorys. Chociażby Izba Mediatorów, czy SMP, czy KSMS, czy inne organizacje, my potrafimy, bo gdybyśmy dostali na przykład z tej puli
po złotówce na każdego człowieka, jakąś tam kwotę wyznaczylibyśmy sobie w kosztorysie, widzielibyśmy, która organizacja, czym na przykład, jaką kwotą funkcjonuje, ona by sobie przygotowała taki kosztorys i efekty byłyby widoczne. No i na pewno te wskaźniki, które są zamieszczane między innymi przez ministerstwo, bo można by było ewentualnie informację taką do centrali, jak ja to nazywam, wysłać i na pewno te wskaźniki by były zdecydowanie inne. A po trzecie, nie byłoby tyle spraw leżących na półkach, czekających w sądach. Dobra, słuchajcie, no to idziemy ku końcowi. Te wnioski zaraz będziemy sobie podsumowywać już poza kamerą. Spróbujemy głosy końcowe w takim razie dzisiejszej debaty. Przypomnę, rozmawialiśmy o świecie jednaczy, o Polsce, która stara się zrealizować postulat z Marszu Miliona Serc, czyli pojednanie Polaków w momencie, gdy zakończy się okres rozliczeń. Nie będziemy wchodzić w interpretację polityczną, co to oznacza, ani jak długo to potrwa. Natomiast przyjmujemy to jako wyzwanie, bo adres jest do nas, prawda? To któż ma ludzi jednać, jeśli nie mediatorzy? Została wysymulowana kwota. Operujemy od kwoty, jeżeli to jest 50 tysięcy w skali miesiąca, czyli to jest 600 tysięcy w skali roku, od 600 tysięcy przez 38 milionów, które chce Teresa, do 200 milionów albo 50 milionów na starcie, które ja postuluję. I zadania opisane, przypisane do kwalifikacji mają swoje priorytety. Teraz z tej dyskusji wyszły nam jeszcze dwa punkty, mianowicie przeznaczenie środków na superwizję i przeznaczenie środków na diagnozę. Ale fundusz kompensacyjny, tak zwany fundusz ratunkowy dla mediacji, powinien być przedmiotem jakiegoś naszego wystąpienia. Głosy końcowe, bardzo proszę, Grażynko, twój głos. Dziękuję za rozmowy. I jeżeli mamy takie podsumowanie, to tylko się brać za dzieło. Tak. Kasia, głos na koniec. Myślę, że jeżeli będziemy konsekwentnie działać w kierunku, które sobie wydyskutujemy, to jest tylko, tak jak tutaj widzimy, to zostaje nam działanie. Te elementy, które zostały tutaj dzisiaj przedstawione przez nas, na pewno wymagają jeszcze zastanowienia się, przeregulowania, no i przyjęcia jakiegoś planu działania, takiego nie wizyjnego, tylko realnego w rzeczywistości. Dobra. Mariolo? Dopracować, wskazać, konkretyzować, wysłać do odpowiednich instytucji, które żeby to zaakceptowano i prowadzi takie działania. Okej. Dziękuję bardzo. Mirku, twój głos na koniec. Bardzo ładnie dzisiaj wyszedł na awans zawodowy mediatora na taki pionowy, czyli wzmacnianie mediatora do ugodami, jeżeli nie posiada, i awans poziomy, czyli środkami finansowymi. To jest bardzo fajna, przyszłościowa sprawa, warta rozpatrzenia i zainteresowania. Dziękuję. Anno, twój głos na koniec. Awans zawodowy bardzo ładnie widać w tych trzech kwalifikacjach, o których mówili. Tam bardzo pięknie widać, że mediatorowi jego kompetencje od mediatora, a właściwie od trenera mediacji, bo w innej kolejności mediator, potem trener mediacji, w efekcie superwizor, czyli wszelkie możliwe kompetencje potrzebne, żeby ta aktywność no, miała oparcie w takich twardych, bezpiecznych, etycznych postawach. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i tak oto kończymy dzisiejsze spotkanie, bardzo ciekawe, seminaryjne. Umówiliśmy się, że jako Polska Izba Mediatów zaproponujemy trzy seminaria, bo nie spodziewamy się, żeby ktokolwiek w ministerstwie był w stanie opisać rynek mediacji, więc silimy się na takie zadanie. W tej chwili popracujemy dzisiaj jeszcze nad pulą 35, 6, a może 7 pytań, które chcemy zadać ministerstwu jako uzupełnienie do postulatów, które złożyliśmy. Złożyliśmy ich 73. 70 w zwartym dokumencie i jeszcze 3, czyli o koleżeńskość wśród mediatorów, o zlikwidowanie dyskryminującego czynnika dotyczącego wieku i statystyk. Pozbycia się zafałszowanych statystyk, które
ministerstwo pana Ziobry wprowadziło i których niestety to ministerstwo przejęło z całym dobrodziejstwem inwentarza. W tej chwili wiemy, że następują jakieś zmiany w kadrze, która w Ministerstwie Sprawiedliwości będzie zajmowała się mediacjami, ale jakie będą owoce, to dopiero zobaczymy później. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.